Cześć, witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym tokenu BAT oraz projektowi przeglądarki Brave. Tym razem podejdziemy do sprawy trochę inaczej. Przeanalizujemy sobie pokrótce postęp prac wykonanych nad tym projektem od czasu ostatniego odcinku. Tutaj pierwszy odcinek odnośnie tego projektu dotyczącym analizy projektowej znajdziecie również na moim kanale. Będzie też specjalna playlista poświęcona właśnie temu projektowi. Dodatkowo w tym odcinku delikatnie przyjrzyjmy się fundamentom tego projektu i zobaczymy, do jakich tutaj wniosków nas one doprowadzą. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego odcinka. BAT, czyli tak naprawdę Basic Attention Token, jest to dedykowany token dla przeglądarki Brave. Przeglądarka Brave jest zbudowana na silniku Chromium, czyli na tym samym co przeglądarka Chrome od firmy Alphabet. Charakteryzuje się tym, że posiada wbudowaną blokadę reklam, czyli w przeciwieństwie do konkurencji nie mamy tutaj konieczności instalowania dodatkowych rozszerzeń typu MiBlock czy AdBlock. Basic Attention Token, przejdźmy sobie na widok organizacji na GitHubie. Tutaj pokrótce tylko przyjrzymy się, jak wygląda zaangażowanie w poszczególnych projektach w ostatnim czasie. Widzimy tutaj, że jeśli chodzi o BAT Ledger, czyli mikropłatności pozwalające na wymianę tych tokenów pomiędzy użytkownikami i publikującymi, czyli tworzącymi treści. Tutaj widzimy dosyć spore zaangażowanie zespołu, cały czas coś w tym projekcie się dzieje, ostatnio nawet aktualizowane 26 minut temu. Kolejna istotna sprawa w tym projekcie, czyli projekt Publishers, jest to interfejs umożliwiający kontakt właśnie twórcom treści internetowych, zdobywać, otrzymywać od oglądających właśnie tokeny BAT poprzez właśnie mechanizm Brave Payments. Tutaj dodatkowo w tym projekcie warto zwrócić uwagę na program Brave Rewards, który aktywuje reklamy zatwierdzone przez Brave. W ten sposób użytkownik otrzymuje tokeny BAT w momencie wyświetlenia reklam, oczywiście o ile wybrał taką opcję w samej przeglądarce Brave. Frontmanem projektu, przejdźmy może teraz do zespołu, czyli tutaj takim frontmanem CEO projektu jest osoba, jest Brendan Eich, czyli dosyć znana postać w środowisku, jeden z założycieli przeglądarki Mozilla, jeden również z pomysłodawców i biorących czynny udział w tworzeniu języka JavaScript. Dodatkowo tworzył on również takie projekty jak Khan Academy czy też Evernote. Kolejna osoba to Brian R. Bundy. Tutaj również ten pan ma się czym pochwalić w zakresie swojego doświadczenia. Był programistą, brał czynny udział w tworzeniu przeglądarki Mozilla. Również był czołowym programistą w projekcie Khan Academy, czyli tych dwóch panów zna się na pewno z tych dwóch tutaj wymienionych projektów. Dodatkowo, co o tym panu można ciekawego powiedzieć, to to, że był on również Microsoft MVP for Visual C++, czyli otrzymał nagrodę co rok przyznawaną przez firmę Microsoft MVP, czyli Most Valuable Person w zakresie programowania w języku C++. Tutaj też mało osób zwraca uwagę na takie rzeczy, ale warto odnaleźć profil na Stack Overflow, na portalu typu Question and Answers dla programistów i przyjrzeć się właśnie osobom, które podają się za programistów. Tutaj widzimy, że ten pan jest naprawdę bardzo tutaj, można powiedzieć, utytułowany. Ponad 260 tysięcy punktów reputacji, jest to bardzo dużo. Tutaj sygnalizuje nam to ta ramka, że jest on w 0,03% najwyżej ocenianych właśnie osób na portalu Stack Overflow, także to świadczy o tym, że ten pan
na tym portalu naprawdę spędził dosyć dużo czasu, pomagając innym członkom społeczności. Kolejna sprawa, kolejny pan tutaj, na którego warto zwrócić uwagę. Oczywiście cały zespół odpowiedzialny za projekt Brave Software, zarówno za przeglądarkę, jak i same tokeny BAT, jest dosyć liczny. Także to tylko pokazuje skalę zjawiska, skalę liczby osób, jaką powinna firma zatrudniać w celu właśnie realizacji projektu. Według mnie projekt BAT, nawet jeśli tutaj dołączając przeglądarkę Brave, nie jest jakoś super skomplikowany technologicznie i pomimo tego proszę zwrócić uwagę, że ten zespół jest naprawdę liczny, są tu specjaliści prawie z każdej dziedziny. Paru z nich się jeszcze przyjrzymy. Także jeśli analizujecie jakiś projekt i widzicie, że jest nim na przykład jeden czy dwóch programistów, bądź cały zespół liczy jedynie 5 osób, no to tak naprawdę to jest projekt bardzo życzeniowy, który, no, powiedzmy sobie szczerze, ma dosyć małe szanse powodzenia, a tym bardziej jeśli realizuje projekty typu, nie wiem, platformy do tworzenia smart kontraktów, czy też jakąś typowo kryptowalutę przeznaczoną do płacenia lub tego typu bardziej technologicznie zaawansowane projekty. Tutaj mówimy o projekcie, który łączy właśnie przeglądarkę internetową, łączy token i umożliwia wymianę tych tokenów pomiędzy sieciami reklamowymi, oglądającymi, a twórcami treści. Także założenia są dosyć proste i bardzo fajne jest to w tym projekcie, że po prostu od razu wiemy, o co w nim chodzi, jaka jest użyteczność tokenu i proste rozwiązania są najlepsze. Dlatego tutaj przyglądamy się temu projektowi trochę głębiej. Idąc dalej, kolejna osoba, Brian Clifton, czyli szef działu właśnie wytwarzania oprogramowania w Brave Software. Również pan z dosyć dużym doświadczeniem, tutaj choćby i w Intelu widzimy, miał swój epizod jako programista, również w portalu GoDaddy, którym jest jednym z większych serwisów umożliwiających właśnie zakup między innymi domen internetowych. Kolejna sprawa, na którą pewnie tutaj mało kto zwróci uwagę, gdyż ciężko do tej osoby się dostać, a dla mnie to jest istotne ze względu na bezpieczeństwo. Jest to właśnie pani Yan Zhu, która jest w firmie Brave Chief Security Officer, czyli jest główną osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo tego rozwiązania. I tutaj no, warto zwrócić uwagę na szereg projektów bardzo znanych i powszechnie stosowanych przez wszystkich. W zasadzie tej osoby nietechniczne mogą w większości tych projektów tak naprawdę nie kojarzyć, ale gwarantuję Wam, że sporą część z nich na pewno używacie, a przynajmniej nieświadomie. Chociażby Let's Encrypt, który odpowiada właśnie za te bezpieczne, szyfrowane połączenia, które sygnalizowane są w przeglądarce poprzez właśnie prefiks HTTPS. Tutaj również ta pani brała udział w tworzeniu przeglądarki Tor, także też znana przeglądarka z zakresu właśnie wykorzystania sieci Tor, anonimowości i prywatności. Także zdecydowanie ta pani tutaj ma się czym pochwalić. Jest również była członkiem Zcash Foundation. Szereg innych tutaj właśnie ciekawych informacji oraz jej twórczości znajduje się na stronie tej pani. Brała ona też również jakiś udział w tworzeniu przeglądarki Brave. Tutaj jest jej profil na GitHubie. Direct Deltas. No niemniej jednak tych komitów jest tu mało. Pamiętajmy jednak, że ta pani tutaj zajmuje się i odpowiada za bezpieczeństwo, nie jest programistą, także nie jest jej rolą tutaj dodawanie, że tak powiem, komitów do całego projektu. Parę słów może o samym projekcie, jak ja to widzę, i trochę przemyśleń z mojej strony. Celem projektu jest przede wszystkim blokada nadmiernych reklam, zwiększanie stopnia prywatności użytkowników korzystających z tej przeglądarki. Brave blokuje reklamy i w zamian wyświetla odpowiednie reklamy dostosowane do konkretnej osoby. Reklamy te pochodzą z własnej sieci właśnie podmiotów publikujących, dlatego tutaj szczególną uwagę zwróciłem Wam na repozytorium
publishers, czy też tak, repozytorium publishers, które właśnie umożliwia tą wymianę tokenów. Co dalej ciekawego w tym projekcie? Oczywiście użytkownik musi zezwolić na wyświetlanie tych reklam. Jest możliwość korzystania z samej przeglądarki Brave bez reklam, czy też z reklamami. Jeśli te reklamy zdecydujemy się wyświetlać, to oczywiście tutaj dostajemy te tokeny BAT. I tak jak mówiłem wcześniej, projekt ten działa na bazie Chromium, czyli projektu open source. Plus takiego rozwiązania jest taki, że powoduje to dosyć łatwą adopcję użytkowników najpopularniejszej przeglądarki, czyli Chrome, do przeglądarki Brave oraz umożliwia działanie rozszerzeń, które były pierwotnie wytworzone dla przeglądarki Chrome, a w tym momencie możemy je łatwo również zastosować do przeglądarki Brave. Te rozszerzenia oczywiście są również przez niektóre osoby dosyć powszechnie używane. Kolejna ważna sprawa to brak jakichkolwiek trackerów, czyli tak zwanych mechanizmów śledzących. Tutaj ta sprawa jest dosyć mocno istotna według mnie, czasami nawet bardziej, jeśli chodzi niż w porównaniu do wyświetlanych reklam, ponieważ każdy z nas zostawia jakieś ślady w internecie i te tak zwane trackery łączą te ślady ze sobą, tak kolokwialnie mówiąc, pobierają metadane, czyli dane o danych, i udostępniają je konkretnym sieciom reklamowym za oczywiście pieniądze, i przez to my, na przykład wyszukując na jakimś serwisie ogłoszeniowym, dajmy na to szczoteczek do zębów, później widzimy wszędzie reklamy właśnie tych szczoteczek do zębów. Parę słów o samym tokenie BAT. Token BAT jest tokenem ERC20 bazującym właśnie na platformie Ethereum. Jego głównym celem i użytecznością jest łączenie twórców, użytkowników i reklamodawców. Zarówno twórcy, jak i użytkownicy mogą otrzymywać tokeny BAT. Twórcy otrzymują je właśnie od użytkowników, jeśli oni uznają, że tworzona przez nich treść jest wartościowa, a użytkownicy otrzymują tokeny BAT z sieci w momencie, kiedy obejrzą odpowiednią liczbę reklam. Tokeny te od niedawna mamy możliwość wypłacać poprzez serwis Uphold. Tam jest wymagana weryfikacja, przejście procedury KYC i potem następnie możemy te swoje tokeny BAT przelewać na wybrany portfel bądź też na giełdę, tym samym konwertować je na wybrane waluty fiat. Reklamodawcy tutaj płacą sieci w postaci właśnie tradycyjnej waluty fiducjarnej. Platforma odpowiada za konwersję tej waluty do BAT i za dystrybucję tych tokenów do twórców i użytkowników. Także tutaj mamy ten etap, ten taki właśnie interfejs pomiędzy tradycyjnym rynkiem reklamodawców, a raczej rozliczaniem się z nich i konwertowanie tego, co zapłacą właśnie reklamodawcy tej organizacji, do tokenów fiat. Jeśli chodzi o aktywację reklam i ich przydział, to w momencie, kiedy użytkownik zdecyduje się właśnie na wyświetlanie tego typu reklam, otrzymuje on 70% wartości całości przeznaczonej właśnie dla oglądających, a kolejne 30% trafia do zespołu odpowiedzialnego za wytwarzanie, rozwijanie i pielęgnowanie projektu Brave, jak i tokenu BAT. Także tutaj dwie strony są zaspokojone, ich potrzeby są zaspokojone dzięki takiemu właśnie prostemu algorytmowi. Dzięki temu mamy zarówno możliwość otrzymywania tych tokenów jako użytkownicy i jesteśmy spokojni o dalszy rozwój projektu, ponieważ część tych środków jest przeznaczona na zespół i tak jak powiedziałem, jest to około 30%. Jeśli chodzi o adopcję tego projektu, tutaj warto zwrócić uwagę na sklepy kierowane właśnie do użytkowników aplikacji mobilnych, czyli na Google Play Store, gdzie jest dostępna przeglądarka Brave Browser,
oraz na App Store, jeśli chodzi o użytkowników systemu iOS, urządzeń Apple. I teraz, jakie tutaj ja widzę potencjalne problemy, jeśli chodzi o ten projekt. To przede wszystkim tak zwana popularnie ostatnio strefa komfortu zarówno reklamodawców, jak i użytkowników. Oni muszą zmienić swój nawyk, jeśli chodzi o dystrybucję właśnie i monetyzację reklam. Podobnie jak użytkownicy, którzy rzadko kiedy, zwłaszcza ci mniej świadomi i mniej tacy zaawansowani w kwestie korzystania z komputerów czy też z internetu, aby zmienili swoją przeglądarkę internetową. Także tutaj mamy tak naprawdę dwie strefy. Pierwsza z nich to właśnie ci użytkownicy i nakłonienie ich do korzystania z przeglądarki Brave oraz druga strona, czyli ci reklamodawcy, którzy również muszą nawiązać w jakiś sposób współpracę tutaj z organizacją odpowiedzialną za przeglądarkę Brave, za właśnie Basic Attention Token. Dobra wiadomość natomiast jest taka, że tych partnerów całego projektu nam przybywa, o czym świadczą kolejne wpisy właśnie na blogu tego projektu, także to jest zdecydowana kwestia, którą tutaj warto śledzić, ponieważ tutaj projekt bazuje głównie na tym, czyli powinno być jak najwięcej tych właśnie partnerów w zakresie dostarczania reklam, jak i oczywiście użytkowników, ponieważ ktoś te reklamy mimo wszystko musi oglądać, żeby to wszystko, że tak powiem, finansowo się spinało. Tutaj pewne też obiekcje były w kontekście samego ICO, które trwało tylko jeden dzień. Dużo osób twierdzi, że było ono scentralizowane, ponieważ tylko 130 osobom prywatnym udało się nabyć te tokeny BAT, jeśli chodzi właśnie o ICO. Gdzieś też, o ile dobrze pamiętam, przeczytałem, że jakaś spora część tych tokenów należy tylko tak naprawdę do kilku osób, także to na to też tutaj również warto zwracać uwagę. W pewnych kręgach problematyczne też może być kwestia wypłacania tokenów BAT, zwłaszcza jeśli chodzi o tą społeczność taką nastawioną typowo na anonimowość i na prywatność, ponieważ żeby to zrobić, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy możliwość wykonania tego jedynie poprzez, na ten moment oczywiście, jedynie poprzez serwis Uphold i tam do przejścia jest ta procedura KYC. Także tutaj kolejna sprawa taka, którą należy gdzieś tam z tyłu głowy sobie przemyśleć. Jeszcze jedna kwestia, która tutaj również w jakiś sposób mnie zastanawia, to tak naprawdę co, kiedy wszyscy zaczną wypłacać te swoje baty, a nikomu nie będzie zależało na ich zdobywaniu, czyli jeśli ten projekt nabierze już dużej popularności, duża część oglądających będzie miała już na tyle wysokie salda tokenów BAT, że po prostu stwierdzi, że najwyższy moment jest skeszować to, spieniężyć. Jak wtedy właśnie, czy po prostu znajdą się nabywcy na tego typu tokeny? No to jest takie trochę, wiadomo, może i futurystyczne, no niemniej jednak warto też na takie kwestie zwracać uwagę. No tutaj oczywiście jeśli chodzi o płynność tego tokenu, to jakaś ona jest, ponieważ widać ten przepływ pomiędzy tymi trzema podmiotami, przypomnę jeszcze raz, czyli twórcami, użytkownikami i reklamodawcami. Oczywiście standardowa kwestia związana z zależnością od Bitcoina. No do tej pory zawsze tak to wyglądało, że jeśli Bitcoin rósł, to BAT również. Jeśli wartość Bitcoina malała, to wartość BATa również malała. W zakresie konkurencji to przede wszystkim Google Chrome, które zarabia głównie na reklamach, także tutaj cała firma, tak naprawdę Alphabet, spółka, która jest właścicielem marki Google, głównie czerpie swoje dochody właśnie z reklam, także myślę, że ona naprawdę zrobi wszystko, żeby w jakiś sposób tutaj walczyć z tym rozwiązaniem, z rozwiązaniem Brave, jak i z tokenem BAT. Mozilla Firefox, czyli kolejna przeglądarka, w ostatnim czasie ma naprawdę bardzo dobre podejście w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie reklam, w zakresie prywatności, w zakresie nieudostępniania danych, w zakresie również blokowania wszelkich rodzajów trackerów.
Także tutaj konkurencja w zakresie tej właśnie prywatności na pewno nie śpi. No, przewagą Brave'a jest zdecydowanie sam token BAT, który później, tak jak wiemy, można oczywiście spieniężyć, wymienić na te tradycyjne fiducjalne waluty. No, na ten moment zarówno Chrome, jak i Firefox nie dają takiej możliwości. Oczywiście bywają też analogiczne rozwiązania. No, niemniej jednak tutaj mamy to oparte o blockchain i jakoś to nawet jak na ten moment trzeba przyznać, że funkcjonuje. Także jeśli chodzi o projekt BAT i taką trochę głębszą analizę, to myślę, że na ten moment z mojej strony to już wszystko. Projekt podoba mi się z tego względu, że ma jasno określony cel. Łatwo jest zrozumieć, jak on naprawdę działa. Łatwo jest zrozumieć, do czego jest ten token, a to naprawdę sprzyja adopcji, gdyż większość społeczeństwa tak naprawdę nie interesuje, co tam się dzieje w środku. Ważne, żeby to było łatwe do zrozumienia, a tym bardziej łatwe w użyciu. A tutaj ten właśnie UX, czyli User Experience w zakresie stosowania tego projektu, myślę, że jest zdecydowanie na plus, ponieważ jest to przeglądarka internetowa z dodatkową funkcją w zakresie właśnie dystrybucji i otrzymywania tokenów. Także dziękuję, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym projekcie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, również proszę o komentarz oraz jak Wam się podoba taka forma filmów na kanale. Dziękuję Wam, do następnego razu, cześć!